Ta sałatka przypomniała mi o czymś. W szklanym pantofelku mamy wyprzedaż kolekcji. Jak sałatka może przypomnieć? Nie znasz się. To kto idzie ze mną po szkole na zakupy? Ja. Nie mogę, no bo zgłosiłam się na konkurs piękności, ale nie chciałam wam o tym mówić. Pewnie myślicie, że to głupie, ale ja kocham się czuć wspaniale i mieć poczucie własnej wartości. To nie jest głupie, Cedar. Musisz spróbować. Więcej uśmiechu, panno White. Ty też, panno Beauty? Jak głupi do sera, panno Wu. Ale policzki mnie bolą. Bycie piękną wymaga poświęceń. O, te buty są takie niewygodne. Jak my mamy chodzić w czymś takim? Z gracją, moja droga. W czasie konkursu odbędziecie debatę, której temat brzmi: dlaczego piękny wygląd liczy się bardziej niż... No cóż, niż wszystko. Chwileczkę do jasnej zapałki. Myślałam, że w tym konkursie mamy pokazać, co to znaczy być piękną dziewczyną. Nie chodzi tu o buty, ani sztuczne uśmiechy, tylko o prawdę. O to, by być mądrą, pełną wdzięku i... I o piękno wewnątrz nas. Ona ma rację. Apple, ja przepraszam za to, co powiedziałam na próbie. Dlaczego? Mówiłaś prawdę. Uświadomiłaś mi, że konkurs nie podkreśla tego, co czyni nas naprawdę pięknymi. To co możemy zrobić? Zmieniamy zasady konkursu! Czyli na przykład w trakcie debaty będziemy mówić o wartości i wewnętrznym pięknie? A czy nie na tym polega prawdziwe piękno? Być piękną to przeżywać pięknie każdy dzień i nigdy nie zapominać, że każdy z nas jest wyjątkowy na swój własny zaczarowany sposób. To było naprawdę piękne. Czy sędzia już podjął decyzję? Bardzo długo się namyślałem i wybrałem siebie. Lusternet! Nie działa! Nie mogę nic wrzucić na swojego bajkobuka. Nie udostępnię butów, które znalazłam w sieci. Nie mogę poinformować ludzi o tej magicznej kapeli, która zagra dziś w czerwonym pantofelku. Albo możecie to zrobić wszystko rozmawiając o tym ze sobą. Tylko że dziś wieczorem mamy pisać test online u profesora Rumpelstiltskina. O tym kompletnie zapomniałam. No dobra, panikujemy. To tak, jakby ktoś wykorzystał całe łącze. Musimy odkryć kto. Humphrey, zostań tu i sprawdź te kable, a my przeszukamy szkołę. Spoko, tylko Humphrey Dumpty może to wszystko poskładać do kupy. 933, 934. Daring, czy ty używasz lusternetu? Jasne, że tak. Ładuję kilka tysięcy moich fotek z ostatniej sesji. Hej, to było słabe. Melody, czy ty ściągasz teraz jakieś duże pliki z lusternetu? Tak, wszystkie istniejące remiksy z... Hej! To było takie niebajeczne. A lusternet jest ciągle wolny jak stary troll. Zostały nam już tylko 2 godziny do naszego sprawdzianu online. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprawdzić centralę lusternetu. Zaraz się dowiemy, co tak naprawdę. Profesor Rumpelstiltskin? Pan psuje łącza, żeby lusternet wolno działał? Ale dlaczego? Niech no zgadnę. Chce nas pan oblać, zatrzymać po lekcjach. I kazać wam ze słomy prząść złoto. Nie ma pan na co liczyć teraz, kiedy pański podstęp się wydał. Jestem pewna, że tę bajkę chciałby usłyszeć dyrektor. A może by tak pan odwołał sprawdzian i dał nam więcej czasu na naukę? Dobra. I żeby zło zostało ukarane, to pan naprawi szkody, które zostały wyrządzone. O, nie rozczulaj się tak nad sobą, profesorku. Raven Queen, cóż arcyzłego chcesz zaprezentować w tegorocznym konkursie talentów? Nie, 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 panno Queen. Ta muzyka jest zbyt... ładna. Oczekuję od ciebie występu odpowiedniego dla uczennicy z twoim przeznaczeniem. Skoro moja bajka jeszcze nie zrobiła puf, to myślę, że mogę ją trochę zmienić. Zrobić coś, wie pan, nie złego? Tak to marginesie. Sparrow Hood jako pierwszy zgłosił się do występu z gitarą. Sparrow wam pokaże, kto on tu wymiata! Au! Ale ja już od miesiąca ćwiczę mój solowy kawałek gitarowy. Ćwiczenie jest dla cieniasów! Au! Och, jeśli chcesz wojny, to będzie wojna! To znaczy... To było złe. To była Cedar Wood i jej mała kumpelka Drzazga, która zadziwiająco dobrze
kłamie. Kolejna gitarowe solo naszej Raven Queen. Raven jest czarewelacyjna. Do czasu aż wejdę. Powiedziałam dyrektorowi, że nie chcę robić nic złego. Ale zdarza się, że musisz pokazać swą ciemniejszą stronę! To zło wcielone! Opłaca się ćwiczyć! Ci jedno z waszych ulubionych miejsc. Zaczarowaną herbaciarnię. Blondie Locks przychodzi do nas? To najsurowszy krytyk w Ever After. Mamy trochę czasu. Może by tak ograniczyć te, no wiesz, czary. Patrzcie, jaki słodki malutki motylek. Lepiej bierzmy się do pracy. No skoro tak mówicie. Och. Witamy serdecznie w zaczarowanej herbaciarni. Szczerze mówiąc, Maddie, to nie jest dokładnie to, czego się spodziewałam. No cóż, to jest nasza rodzinna herbaciarnia. Żadnych czarów ani szalonych pomysłów. Co mogę podać? Poproszę herbatkę czaj dobrych zaklęć i batonik z krainy czarów. Mogę dostać dolewkę? Jasne. Czy to jest latający imbryk do herbaty? Tak, dokładnie! Mamy tu jeszcze więcej szalonych i zaczarowanych rzeczy. Te zegary odmierzają czas do tyłu, a te drzwi prowadzą do nowych, kosmiczno-odlotowych miejsc! Taka jest prawdziwa, zaczarowana herbaciarnia i nie obchodzi mnie, czy dostaniemy złą recenzję, bo dla mnie to miejsce jest herbaciastyczne! Z początku zaczarowany sklep herbaciano-pasmanteryjny wydawał się nudny, ale potem rozpętało się szaleństwo i zrobiło się mega, super czarownie! Ta herbaciarnia jest cudowna! O, jakie słodziutkie maleństwo! Jako pracę domową macie narysować drzewo genealogiczne waszej rodziny. Ale pamiętajcie, wasze prace mają być oparte na faktach. Jeśli ktoś miałby zmyślać swoją rodzinną historię, to tylko po to, żeby powiedzieć, że ma królewskie pochodzenie, no nie? Prawda? No chodź, Blondie, zabieramy się za te drzewa rodzinne. Ale ja czuję się niezbyt dobrze. Serio? Wszystko było w porządku jeszcze 10 minut temu. Tak, ale jestem chora, jasne? To znaczy, baw się dobrze, beze mnie. Blondie, czy ty udajesz, że jesteś chora, żeby nie robić drzewa genealogicznego swojej rodziny? Ależ skąd ja? Masz rację. Cupid, moja rodzina jest tylko... w małym stopniu królewska, więc... To chyba może znaczyć, że ja wybieram przeznaczenie, którego pragnę. Czy w tym momencie jestem, tak formalnie jestem rebelsem? Blondie, royalsi też dokonują wyborów. Oni wybierają podążanie za tradycją i akceptują swoje historie. Jeśli czujesz w głębi serca, że jesteś royalsem, to musisz wszystkim to oznajmić. A z kolei mój wujek Elmer należy do tej gałęzi naszej rodziny. No i dlatego, chociaż nosimy takie same nazwisko, my nie jesteśmy spokrewnieni z charmingami ze Stumilowego Lasu, ani z charmingami z Nibelandii. Ani z tymi charmingami, którzy jeżdżą na czarnych rumakach. Kto by pomyślał, że jest tyle rodzin charmingów w baśniowym świecie? Kiedy moja mama została przyłapana przez niedźwiedzie, obiecała być grzeczną dziewczynką i zamieszkała w magicznym, uroczym zakątku, skąd pochodzi stara linia Loksów. Tam została wybrana królową swojej społeczności, tak jak jej mama przed nią i jej mama przed nią. Uważam, że twoja królewska opowieść jest czarująca. Patrzcie, oto Poppy O'Hare. Siostra bliźniaczka Holly O'Hare i córka Roszpunki. Dziś jest jej pierwszy dzień w liceum Ever After.
Ona jeszcze nie ma swojego przeznaczenia, za to Holly ma dziedzictwo Rozpunki, jako że jest starsza o włos. Ty zawsze mówisz te ciekawsze kwestie. Wybrałaś już dla siebie przedmioty? Przepraszam, ale nie. Z jednej strony magiogia to musi być mega czat. Kocham magię. Ale trening bohaterów też mnie bardzo fascynuje. Kto nie chciałby stoczyć walki ze smokiem? No cóż, Poppy, decyzję musisz podjąć dzisiaj. Lekcje zaczynają się jutro. Jak tam rozmowa z babą Jagą? Zapędziła mnie w kozi róg. Powiedziała, że mam wybrać swoje przeznaczenie do końca dnia. Może popytaj ludzi w szkole, co tak naprawdę najbardziej lubią w swoich historiach. Dzięki, Holly! Jesteś bajeczna! Bycie royalsem nie jest łatwe. Trzeba się napracować, żeby królestwo było szczęśliwe. Ale umawiasz się z książętami, żyjesz w zaczarowanych zamkach. Oczywiście czasem trzeba zjeść zatrute jabłko. Jeśli jesteś rebelsem, to wcale nie musisz być zły. Nie cierpieć pędów fasoli czy ludzi, którzy na nie wchodzą. No wiesz, jeśli jesteś royalsem, to możesz każdy dzień przeżywać na maksa. A czy nie jest ważniejsze, żeby być tym, kim chcesz, niż ukrywać to, kim naprawdę jesteś? Absolutnie słuszna uwaga. Kto ci robił pasemka? Moja mama. Muszę lecieć. No i? Zdecydowałaś się już na coś? Cóż, postanowiłam, że nie opowiem się po żadnej ze stron. Dziewczyno, błagam, musisz się na coś zdecydować. Po rozmowach ze wszystkimi doszłam do wniosku, że zarówno bycie royalsem, jak i rebelsem jest absolutnie ekscytujące, więc zamierzam obejść przepisy i wybrać obie strony. Podoba mi się twój styl. Też próbowałem wybrać swoją lepszą stronę, ale wybrałem w końcu obie. Wiesz, wczoraj na princesologii Apple z pamięci wymieniła wszystkie królewskie nakrycia głowy od diademu po koronę właściwą. To musiało być naprawdę bajeczne. Siostrzyczko, spotkamy się po szkole w salonie fryzjerskim? Aha, buziaczki, siostrzyczko. O, cześć, nianiu Nono. Holly? Nie, jestem Poppy, młodsza bliźniaczka. Och, przepraszam, kochanie. Mam pewne... wieści. O co chodzi? Wiesz o tym, że twoja siostra jest starsza o 3 sekundy? Otóż popełniłam taki mały, malusieńki błąd. Tak naprawdę to ty jesteś starsza. Ale ja nie chcę być następną Rozpunką. Wolę znaleźć swoje własne przeznaczenie. A bycie następną Rozpunką jest tak ważne dla Holly. Jak ja mam jej to powiedzieć? A wtedy ja mówię do Apple: słuchaj, znam twoją historię lepiej niż ktokolwiek w Ever After. Wiem, że to było pyszne czerwone jabłko, które... Coś cię trapi, siostrzyczko? Ja... Hej! Wypróbujmy nową suszarkę. I wtedy na treningu bohaterów Daring wszedł na wieżę całkiem jak w swojej historii. Dobra, odbieram bliźniacze wibracje, że coś przede mną ukrywasz. O co chodzi? No dobrze. Wiesz, jak to jest, kiedy coś wiesz, ale... Teraz to już nie pogadamy. Co? No dobra, siadaj. Powiedz mi, co się z tobą dzieje. Niania Nona pomyliła nasze akty urodzenia. I ty jesteś młodszą bliźniaczką. Co? Ale to znaczy... Że to ja powinnam być następną Rozpunką, nie ty. Ale ja chciałabym być następną Rozpunką. A ja chciałabym być kimś całkiem innym. Czekaj, czy ktoś jeszcze wie o tej sprawie? Nie. To co byś powiedziała, żeby to był nasz wielki prywatny sekret? Wtedy będziemy mogły obie wybrać swoje przeznaczenie. Ekstra pomysł! Dzięki. Zdecydowanie wolę nosić długie włosy. Kwitnące pąki znikają z naszej łąki! Tłumaczenie. Zdecydowanie dzieje się coś złego. O! Co się stało z Gajem Krainy Czarów? Zazwyczaj jest taki... przecudowny. Ta część zaczarowanego lasu jest łącznikiem z Krainą Czarów. A ona jest źródłem całej szalonej magii w naszym świecie! Więc jeśli Gaj straci swoją szaloną magię, czy to znaczy, że nasz świat też straci swoją magiczność? Ale w Ever After magia jest najważniejsza. Więc co mamy robić? Więcej szaleństwa! Musimy doładować Gaj, urządzając w nim totalnie szaloną, zaczarowaną herbatkową imprezę! Najwyższy czas zaszaleć! Muszę sprawdzić mój szaleństwometr. To jeszcze za mało! W takim razie bierzmy się do tańca! Hej, kochani! To musi być bardziej w stylu Krainy Czarów! Już jest blisko! Potrzebujemy super szaleństwa dla zwieńczenia dzieła!
pisaniu na luz. Czaruj chwilę, mam pewien pomysł. Raven, nie ma opcji. Proszę cię, Cerise, zaufaj mi. Ty włożyłaś śmieszne, sztuczne wilcze uszy na herbatkową imprezę? No to jest szaleństwo! Patrzcie, udało się! Nie żartuj, Sparrow, daj mi prawdziwe wyzwanie. Zakład, że nie uda ci się umówić z pierwszą dziewczyną, która wejdzie przez te drzwi. Dobra, wchodzę w to. O co się zakładamy? Mam pomysł. Przegrany będzie musiał wyprać kostium gimnastyczny zwycięzcy. Po lekcji czołgania się przez bagno. Fuj. Stoj. Lizzie Hearts, życzę ci powodzenia! To co zwykle, moja droga, i to samo dla damy. Ściąć tę piankę! Czy te kwiaty zmienią twoje zdanie? Wyhodowałem je używając blasku moich zębów. Spokojnie. Spójrz, sam namalowałem przed chwilą. No to jak, jestem czarujący? Nie, nie jesteś. Wiesz, tak naprawdę to jestem czarujący. Przynajmniej taką mam opinię. Hej, Lizzie! Czego? Pomyślałem, że moglibyśmy się wybrać na mały spacer. Na grzbiecie smoka! Co? Musisz przyznać, że to było dość smoktakularne. Czy coś jest nie tak? Umówiłabym się z tobą, ale jeszcze nigdy nie byłam na żadnej randce. Słuchaj, to wszystko, co dzisiaj robiliśmy, to było w sumie jak randka. To było bardzo przyjemne. Jeśli chcesz, możemy kiedyś powtórzyć nasz wypad. Niech to będzie nasz sekret. Przyszła królowa Kier. Wiesz, że mam dość okrutną reputację. Jasne, tak. Ja nikomu nie powiem. Tak właśnie, tak! Szoruj brud, mówi Sparrow Hood! Kolejny królewsko-czarowny dzień. Ale ja przecież nie jadłam śniadania. No, to jest najjabłeczniejsze śniadanie na świecie. Patrz, jakie Apple ma ładne życie. Wszyscy spełniają jej życzenia już od rana. To pewnie miłe. Czas na kolejny typowy dzień Apple. Możecie już iść, kaczuszki. O, wspaniale. Chcę mieć pewność, że coś takiego nie powtórzy się już nigdy więcej. Hej, ale to moja kawa. Ja zamawiałem potrójne karmelowe hokus latte. Tak samo jak Sparrow! Moje! Moje! Ej! Hej, chłopcy! A wiesz co? Weź tę kawę, jest twoja. Nie, nie, nie. Proszę cię. Moja misja zakończona. Aha, ratunku, jesteśmy tutaj. Czyżby ktoś tu wpadł do studni, próbując wyciągnąć wiaderko pełne wody? Chyba złamałem swoją koronę. Czekaj chwilę. Świetna robota z tym bandażowaniem, Apu. Królewna jest zawsze przygotowana. Hej, Apple, jak ci minął dzień? O, no wiesz... Dobra, zgadnę. Był cudowny jak świeży poranek. Owszem, był. Królewsko doskonały. O, to ja idę do Wyrka. Dobrej czarnocki. Dobranoc, sąsiadko. La, 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 la. Pasterka zgubiła owce i teraz one zjadają buty w sklepie z butami? Już tam lecę. I tak to się właśnie robi. Jako kapitan drużyny Royalsów i przyszła królowa Kier... Rozkazuję wam pokonać tych rebelsów! Ale bardzo się staramy. Po prostu nie jesteśmy zbyt dobre. Lizzie, to może wygłosisz taką królewską, inspirującą mowę? No dobrze. Grajcie lepiej albo... Skrócę was o głowę! I Briar, skrócę cię o głowę! I Blondie, skończ już! To jest tak
bardzo nieładne, ja odchodzę. Tak, Narka, ja też, Lizzie. Bardzo nam przykro. Dobra. Hunter, twoje ulubione veggie burgery. Oh. Oh. Lizzie, bo wiesz, jeśli chcesz mieć więcej przyjaciół, to może nie powinnaś się tak odnosić. Przepraszam, czy mogę pożyczyć sól? Nie! Skrócić sól o głowę! Lizzie, dlaczego ty zawsze musisz tak krzyczeć? Moja matka mówi, że to jedyny sposób, aby rządzić poddanymi! My nie jesteśmy poddanymi, tylko przyjaciółmi. Hej, kiedy ty rozmawiałaś z mamą? Dała mi specjalną talię z instrukcjami na cały rok szkolny. Rządź po mojemu, obserwuję cię. Bycie royalsem wcale nie znaczy, że musimy robić dokładnie to, co nasi rodzice. Jakby ci to powiedzieć, detale zależą od nas. Matka kazała mi postępować według jej słów. Ale przecież nie powiedziała, w jakiej kolejności. To przyjaciółki, niepoddane. Będę rządzić po swojemu. O, cześć dziewczyny. Wiecie, zachowywałam się trochę podle wobec przyjaciół. Wybaczycie mi? Oczywiście. Złap odbijak i pokażmy tym rebelcom, kto tu rządzi. Skrócimy jej głowę. Dome Ever After High. W tym kolejnym typowym dniu wszyscy chcą wyglądać jak najpiękniej. W typowym? Ten dzień wcale nie jest taki typowy. Czy może być coś jeszcze bardziej czarownego niż moje czarodziny? Moje czarodziny. Chyba żartujesz. Sama powiedz, czy z okazji twoich czarodzin cała szkoła bierze udział w wielkim konkursie królewskich wypieków? W tym roku w konkursie nie startują sami royalsi. Upiekę specjalnie dla ciebie bajeczny tort jagodowy. To pewnie będzie tort strujących jagód, zgadłam. Nie byłabyś przecież córką złej królowej, gdybyś nie próbowała mnie otruć. Zapomniałaś, co się stało w dniu dziedzictwa? Sama teraz piszę swoje przeznaczenie. I w moim torcie będzie normalny cukier, jagody i odrobina miłości. Wyobrażacie sobie? Raven nie będzie próbowała mnie otruć? Ach, muszę się napić herbatki. Dobrze by było jakoś jej pomóc. Tak, ale wiesz, że nie zmusisz Raven, żeby ją otruła. Świetny pomysł, Ash. Dodam trochę eliksiru zwierzęcego do wypieku Raven. Apple będzie przekonana, że to Raven próbowała ją otruć. Nie lepiej dać jej parę nowych butów czy coś? O, darling. Tort z twoją podobizną? Jakież to urocze. A tutaj mamy tort Raven. Spróbuj. Apple, zapomniałaś już? Jestem twoją oficjalną testerką. Aha. Muszę mieć całkowitą pewność, że te ciasta są smaczne. O, wow! Jakie smaczne! I miękkie! Co? Apple, przysięga. A jednak próbowałaś mnie otruć? Hej, to ja ten tort... To znaczy tak! Brawo, Raven, ty niedobra dziewczyno. Briar. Ja muszę lecieć. A dlaczego nie mogę być Feniksem? No cóż, Narka, komu w drogę? Ta, idę sobie. Nie odpowiadam na żadne pytania. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending.